Nikt ich nie lubi, ale da się je oswoić. Podatki to jedna z dwóch rzeczy pewnych na świecie. Podpowiemy, jak nie pogubić się w gąszczu przepisów. Podatkowe ABC. 11.15 minęła, więc rozpoczynamy nasz pierwszy program o podatkach. Moim gościem jest pan Michał Lesicki, kierownik działu obsługi bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Puławach. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie Michale, to tak przy świętach, zaczniemy troszeczkę o podatkach, bo sporo się chyba zmienia, prawda, od nowego roku. Ten nowy rok już za pasem, warto przypomnieć, podpowiedzieć, gdzie szukać informacji, a najlepiej tych informacji szukać właśnie u was. Tak, dokładnie tak. Nowy rok to zmiany, nie tylko w podatkach, ale dzisiaj o nich będziemy mówić. Przede wszystkim, o czym chciałbym dzisiaj państwu opowiedzieć. Rzeczywiście od 1 stycznia 2015 roku następuje bardzo istotna zmiana. Zakres podmiotowy tych zmian dotyczy przede wszystkim płatników oraz biur rachunkowych, które w imieniu i na rzecz tychże płatników będą składać dokumenty do Urzędu Skarbowego. Warte podkreślenia jest to, że zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, natomiast dotyczyć będą wszystkich dochodów, a zatem i wszystkich dokumentów dotyczących już roku, który nam się kończy, czyli 2014 roku. Ja jeszcze wrócę. Tak. Zmiany będą dotyczyć tych, można to określić kolokwialnie, większych podatników. Mikroprzedsiębiorca chyba nie bardzo ma się czego może nie tyle obawiać, ale dla niego się chyba niewiele zmienia. Zasadniczo tak, za chwilkę o tym dokładniej powiemy. W myśl tych zmian ustawodawca wprowadza taką generalną zasadę, że płatnicy oraz biura podatkowe czy rachunkowe, które będą w jego imieniu występować, składają dokumenty do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Tak? Przy czym, co to oznacza? Nie oznacza to, że dotyczy ten problem wszystkich podatników, których mamy jakby zarejestrowanych w urzędzie. Przede wszystkim ustawodawca przewidział zwolnienie. To zwolnienie ma ułatwić właśnie małym, drobnym przedsiębiorcom funkcjonowanie na rynku. I to zwolnienie polega na tym, że jeśli płatnik w przeciągu całego roku podatkowego jest zobowiązany do wystawienia dokumentów dla nie więcej niż 5 podatników, wówczas może skorzystać z tradycyjnej formy składania tych dokumentów, czyli forma papierowa czy forma pisana, jeśli tak ją możemy określić, standardowa, tradycyjna forma. W tym miejscu chciałbym jednak zastrzec jedną rzecz. Jeśli chodzi o działalność biur podatkowych czy biur rachunkowych, jeśli te biura występują w imieniu takiego podatnika, to niezależnie od ilości składanych dokumentów, czy 5, czy mniej, czy ponad ten limit, muszą składać dokumenty drogą elektroniczną. Jest to zastrzeżenie, jest to profesjonalny obrót i wówczas ustawodawca przewiduje wyłącznie tą drogę. Patrząc tak jak zwykły człowiek, to wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju ułatwienie i dla biur rachunkowych, a także dla was, prawda? Bo dostajecie już dokument od razu w wersji elektronicznej i łatwiej jest chyba coś wysłać poprzez właśnie pocztę elektroniczną choćby, czy specjalny jakiś zaufany profil, niż wysyłać pocztą tradycyjną. Wydaje się, że tak. Korzyści są obustronne, dlatego że, tak jak zechciał pan wspomnieć, korzyści dla biura podatkowego, czy dla płatników, jeśli będą robić to indywidualnie, czy samodzielnie, to realne oszczędności, tak? I czasu, i zasobów ludzkich, również kwestia chociażby kosztów papieru czy toneru. Nie będzie potrzeby generowania w formie papierowej takich dokumentów, przynajmniej w tym egzemplarzu, który będziemy składali do Urzędu Skarbowego. Wydaje mi się, że też i bezpieczeństwo, bo wiemy, że na pewno doszło, prawda? Chyba w takiej komunikacji jakieś potwierdzenie podatnik może otrzymać, tak, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj warto wspomnieć o jakby dwóch aspektach. Pierwszy to taki, że wysyłka elektroniczna, skuteczna wysyłka elektroniczna kończy się potwierdzeniem, czyli wygenerowaniem dokumentu UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. To jest dokument gwarantujący prawidłowość złożenia dokumentu do administracji podatkowej. Druga rzecz. Często zdarzają się w dokumentach składanych drogą tradycyjną bardzo drobne błędy. Są to błędy czy w numerach identyfikatorów podatkowych, czy niejednokrotnie kwotowe, takie drobne pomyłki, czysto rachunkowe. System jest skonstruowany tak, że część danych rzeczywiście sprawdza i monitoruje, tak? Mówi, że coś jest nie tak, musisz zwrócić uwagę i poprawić to, co jest błędne, tak? Ułatwia to późniejsze. Szczególnie w ferworze walki, rozliczaniu podatków. Zgadza się. Tak jak my to mamy zawsze na ostatnią chwilę, prawda? Podatnik ma przede wszystkim możliwość skorygowania
popełnienia błędu już na etapie składania. Nie musi ponownie być wzywany do Urzędu Skarbowego, żeby ten błąd Mniejszy stres dla podatnika i mniej pracy dla was. Dobrze, to teraz podsumujmy teraz tak naprawdę, jakiego rodzaju dokumenty będą objęte właśnie tymi zmianami, o których rozmawiamy. Jeśli chodzi o dokumenty, przede wszystkim informacje o wysokości osiąganych przez podatników, na przykład pracowników, o wysokości osiąganych dochodów, tak? Przede wszystkim PIT-8C, PIT-11, PIT-R, a także dokumenty IFT. No może na naszym puławskim lokalnym rynku jest to raczej rzadkość, chodzi o generalnie o nierezydentów, tak? Więc ten temat jest pewnie rzadki na naszym terenie. Niemniej ten obowiązek również wchodzi w grę. Drugi ważny dokument to roczne obliczenie podatku dokonywane przez płatnika w imieniu podatnika, czyli formularz PIT-40, tak? Często się z tym spotykamy. I od strony płatników jeszcze deklaracje PIT-4R i PIT-8R, czyli zaliczki pobierane w ciągu roku, informacja zbiorcza składana raz w roku musi być do nas, jest objęta tą nową procedurą. Rozumiem. Nowa procedura dotyczy obowiązku wysyłania niektórych dokumentów poprzez właśnie pocztę w wersji elektronicznej od razu do was. A teraz odwróćmy to troszeczkę. Czy mniejszy podatnik, mikroprzedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 5 pracowników, czy też może w ten sposób wysłać dokumenty? Zdecydowanie tak. Tak jak na wstępie mówiłem, ta generalna zasada posiada wyłączenie, które ma na celu ułatwić życie małym przedsiębiorcom, natomiast absolutnie nie zabrania im w żaden sposób z tej formy korzystać, tak? Ja nawet bym w pewnym sensie zachęcał i reklamował tą formę, ponieważ korzyści, o których przed chwilką mówiliśmy, korzyści są jasne i dość precyzyjne. Natomiast o jednej chciałbym jeszcze powiedzieć dodatkowo. W przypadku, kiedy podatnik, i tutaj niezależnie który, czy płatnik w tym wypadku, chce złożyć dokument drogą elektroniczną, dzięki temu może skorzystać z wydłużonego terminu na złożenie tego dokumentu. Bowiem tradycyjna forma złożenia dokumentu, czyli ta papierowa, pisana, termin złożenia tego dokumentu upływa z końcem stycznia danego roku podatkowego, tak? Mhm. W przypadku, kiedy będzie to wersja elektroniczna, cóż, jest to do końca lutego termin, więc to jest jeden miesiąc kalendarzowy, to jest tak. Bardzo dużo. No dobrze, a czy musimy spełnić jakieś formalności dodatkowe? Załóżmy, że jestem tym mikroprzedsiębiorcą, chciałbym wysyłać dokumenty w wersji elektronicznej do państwa. Mogę zrobić to od tak po prostu, czy muszę coś jeszcze? Znaczy zasadniczo tak, wymagania techniczne, te podstawowe nie są szczególnie wygórowane. Przede wszystkim urządzenie. Komputer, tablet, być może nawet smartfon, tak? Nie widzę tu przeszkód. Dostęp do internetu i wyłącznie na tym etapie takim podstawowym, wyłącznie dostęp do aplikacji Adobe Acrobat czy Adobe Reader dokładnie i wtyczka, plugin, klasyczny plugin, który ściągamy ze strony internetowej ministra finansów. I w zasadzie tyle. Tyle nam potrzeba, żeby wypełnić interaktywny formularz dokumentów, które przed chwilką wymienialiśmy, i złożyć go do urzędu. To jest to oczywiście najprostsza forma, tak? No, ale i ktoś może złożyć za mnie taki dokument? Czy ja oczywiście muszę się właśnie... Oczywiście tak, przy czym w tej wersji wydarzeń jest jeden obowiązek, który przed złożeniem takiego dokumentu koniecznie trzeba wypełnić, tak? Jeśli w naszym imieniu deklaracja jest składana przez pełnomocnika, najprostszy przykład, w imieniu płatnika, biuro podatkowe czy biuro rachunkowe, czy w przypadku dużej firmy, księgowa czy też kadrowa, tak, jest zobowiązana do wystawiania tych dokumentów i to ona ma nam przesłać, nam do Urzędu Skarbowego oczywiście przesłać ten dokument. Cóż musi zrobić? Przed tą procedurą należy złożyć do Urzędu Skarbowego druk UPL1. Jest to nic innego jak pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Mhm. Prosty dokument, wzór można pozyskać czy u nas w urzędzie, czy bezpośrednio ze stron ministra finansów. Ogólnie dostępny druk, formularz, który można bez problemu zdobyć i wypełnić. Dobrze, pojawiają się też w naszej świadomości takich przeciętnych mieszkańców Polski słowa podpis elektroniczny. Słowo klucz, które z jednej strony mówi, o co chodzi, ale o co tak naprawdę chodzi w tym podpisie elektronicznym? Czy on nam może pomóc w tym, zaszkodzić, czy jest nam potrzebny, czy nie? Zasadniczo nie jest niezbędny, natomiast niewątpliwie nie jest niezbędny dla osób fizycznych. Dla innych podatników czy płatników będzie niezbędny, tak? I cóż mogę powiedzieć? Oczywiście mówiąc o tych wymaganiach podstawowych, warto wspomnieć, że dla bardziej profesjonalnego obrotu, mam na myśli tutaj biura rachunkowe przede wszystkim lub duże firmy po prostu, bardzo przydatnym będzie wykorzystanie narzędzi aplikacji czy programów finansowo-księgowych, a tych na rynku jest naprawdę dużo, które
umożliwiają, dużo ułatwiają tą pracę z tą dużą ilością danych. Przy dużej ilości osób zatrudnionych na przykład rzeczywiście obróbka tych danych wymaga czasu, tak, i zasobów. Te programy to niewątpliwie ułatwiają. Jeśli chodzi o podpis elektroniczny, podpis elektroniczny będzie wymagany dla osób prawnych, niewątpliwie, i tutaj nie będzie od tego żadnych odstępstw, tak? Jeśli chodzi zaś o osoby fizyczne, rzeczywiście osoba fizyczna, żeby złożyć dokument jako płatnik, nie musi posiadać podpisu elektronicznego. Są na to inne metody, o których za chwilkę powiem. Jeśli mogę tylko końcowo coś podpowiedzieć, dotychczas wykorzystywany w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny, to jest dokładnie ten sam certyfikat. To nie jest tak, że ten certyfikat dotyczy wyłącznie kontaktów z ZUS-em. To jest certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego, który możecie Państwo wykorzystywać zarówno w kontaktach z administracją podatkową, jak i z zakładami ubezpieczeń społecznych, czy też w kontaktach z bankami. Czyli jest jeszcze światełko w tunelu dla nas, małych podatników, że będzie nam troszeczkę łatwiej. Oczywiście, tak jak wspomniałem. To za chwileczkę opowiemy o tym, czy każdy właśnie musi posiadać ten podpis elektroniczny i jakie są jego przewaga, jaka jest jego przewaga nad podpisem nieelektronicznym, czyli tym składanym osobiście, a ja tymczasem zapraszam Was na krótką przerwę. 11.30 zbliżyła się już teraz, ale my mamy jeszcze kilka bardzo ważnych rzeczy, które musimy Wam zakomunikować, więc zapraszam do wysłuchania drugiej części programu Podatkowe ABC. Przed przerwą rozmawialiśmy o podpisie elektronicznym i padło pytanie, czy tak naprawdę każdy musi posiadać podpis elektroniczny? Absolutnie nie. Jeśli chodzi o podatników czy płatników zobowiązanych do składania dokumentów charakterystycznych dla funkcji płatnika, i dla osób, które są jednocześnie osobami fizycznymi, zdecydowanie przewidziano nieco prostszą formę, a mianowicie tą, którą dotychczas już podatnicy stosują w systemie e-deklaracje, a mianowicie podpisywanie przy wykorzystaniu danych autoryzujących. Jest to zestaw danych, imię, nazwisko, PESEL, w tym wypadku dojdzie identyfikator podatkowy, data urodzenia oraz kwota przychodu z zeznania rocznego. W ten sposób możemy również skutecznie podpisać dokumenty charakterystyczne dla roli płatnika w obrocie gospodarczym. Rozumiem. To jest jeszcze jedna sprawa, która według mnie wymaga wyjaśnienia. Załóżmy, że jestem pracodawcą, prawda, i spotykam się z tym obowiązkiem, że muszę wysłać Wam do Urzędu Skarbowego dokumenty w wersji elektronicznej. A czy muszę wysyłać również dokumenty w wersji elektronicznej swoim pracownikom? Mówię tu o PIT-ie na przykład. Nie, tutaj zmian ustawowych w tym zakresie absolutnie nie ma, zatem doręczamy pracownikom w tradycyjnej formie papierowej czy pisanej, jeśli takie możemy kolokwialnie określać. Nie pozostaje zmieniony również termin. Termin do końca lutego, tutaj krótko mówiąc, pozostajemy bez zmian. W tej materii nic się nie zmienia. No dobrze, to teraz omówiliśmy techniczne rzeczy, jakie trzeba spełnić, żeby uzyskać niektóre, czy podpis elektroniczny, czy jak się rozliczać, a w jaki sposób tak naprawdę wysyła się dokumenty drogą elektroniczną? Przy pomocy czego? Czy są to jakieś specjalne aplikacje, które wy w pewnym sensie autoryzujecie? Więc tak, są trzy możliwości przesyłania dokumentów drogą elektroniczną do administracji podatkowej, w tym do urzędów skarbowych. I tak, przede wszystkim najprostszy, ten taki podstawowy sposób, to interaktywne formularze w systemie e-deklaracje, tak? Jest to metoda, z której na pewno wiele osób już w latach ubiegłych korzystała przy składaniu rozliczenia rocznego, tak? System e-deklaracje, dostajemy wzór dokumentu formularzowy, wypełniamy go i przy wykorzystaniu między innymi tych danych autoryzujących, nie wymagających podpisu elektronicznego, możemy złożyć to do administracji podatkowej drogą elektroniczną. Drugie rozwiązanie, wchodzimy tutaj w obrót nieco bardziej profesjonalny, bo wykorzystujemy już narzędzia informatyczne, przy czym nie są to narzędzia administracji podatkowej, mam na myśli tutaj programy finansowo-księgowe tworzone przez szereg firm obecnych na rynku. Te programy są przystosowane do wysyłki takich dokumentów. Przystosowane są w dwojaki jakby sposób. Po pierwsze, możemy te dokumenty wysłać do starej bramki
systemu e-deklarację, czyli tej bramki, punktu zbornego, w którym wszystkie dokumenty z całego kraju wpływają w formie elektronicznej do administracji podatkowej. I to jest tak jakby dotychczasowa metoda. Natomiast w tym roku utworzono, a od 1 stycznia 2015 roku wchodzi na pełnych obrotach do życia, uniwersalna bramka dokumentów. Jest właśnie to nowy kanał. Wejdę panu w słowo, ale bardzo mi się to spodobało. Uniwersalna bramka dokumentów. Wszystko będę mógł wam wysłać? Na razie nie. Na razie nie, natomiast w przyszłości niewątpliwie sama uniwersalna bramka dokumentów, odrobinę rysu historycznego. Uniwersalna bramka dokumentów jest niczym innym jak wersją rozwojową dotychczasowej bramki e-deklaracje. W przyszłości planuje się, tak wynika z komunikatów Ministerstwa Finansów, ażeby wszystkie dokumenty, czy to zbiorczo składane, czy pojedynczo, bo ten aspekt jest szczególnie istotny na początku przyszłego roku, będą składane przy wykorzystaniu uniwersalnej bramki dokumentów. Niemniej chciałbym podkreślić, że na tym etapie rozwoju tego systemu przewiduje się, że od 1 stycznia 2015 roku uniwersalna bramka dokumentów będzie służyła do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną w postaci zbiorczej, bowiem tu chcę podkreślić, cechą szczególną tego kanału jest to, że umożliwia on wysłanie pewnej całej paczki dokumentów, która może zawierać aż do 20 tysięcy dokumentów. Jedna paczka, 20 tysięcy dokumentów, jedno potwierdzenie. Księgowa bądź nasz pracownik siedzi i mówiąc kolokwialnie dziubie, prawda, przez 3 dni z rzędu i za jednym razem wysyła wszystko. Tak, jest to jedna wysyłka. Kończy się też jednym potwierdzeniem, urzędowym potwierdzeniem odbioru, o którym mówiliśmy super wcześniej. Nie musi klikać za każdym razem, kiedy wyśle jakiś dokument. Dobrze, to bardzo nowoczesne zmiany. Są nowe obowiązki, które będą ciążyć na płatnikach i na biurach rachunkowych, a teraz to może tak ogólnie. Czemu mają służyć te zmiany? Dlaczego akurat teraz, może nie akurat teraz, ale jaka jest przyczyna wprowadzania tych zmian? Zasadniczo zmiany służą budowie elektronicznej administracji podatkowej w Polsce. Te zmiany, z którymi będziemy się stykać już od 1 stycznia, o których dzisiaj mówiliśmy, tak naprawdę są tylko małym elementem całego systemu e-podatki, o którym mam nadzieję w najbliższej przyszłości będziemy mieli okazję troszeczkę szerzej porozmawiać przy okazji następnych spotkań. Jaki jest cel? Przede wszystkim ogromne ułatwienie wymiany informacji pomiędzy administracją podatkową oraz podatnikami i płatnikami. Przy czym zastrzeżenie, dotyczy to obu jakby stron, czyli wymiany w dwie strony, nie tylko przesyłamy do urzędu. Przyszłość najbliższa pokaże, że również urząd będzie w formie elektronicznej podatnikom przedstawiał dokumenty. To ważna rzecz, to super, ważna zmiana. To jest naprawdę bardzo fajna wizja, bo wtedy będziemy mogli sobie taki dokument otworzyć choćby w niedzielę, kiedy urząd nie pracuje, zapoznać się z tym, o co chodzi i w poniedziałek ruszyć z załatwianiem spraw, a nie czekać aż do poniedziałku. Tak, oczywiście na wstępnym etapie rozwoju tego systemu przewidziany jest do deklaracji podatkowych, natomiast ten pierwszy etap wdrożenia to jest tak zwana usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. W najbliższej przyszłości będzie już dzięki elektronicznej wymianie informacji będzie to działać, a na czym będzie polegać? To urząd zaproponuje roczne rozliczenie podatkowe podatnikowi. Podatnik poprzez portal podatkowy będzie mógł zapoznać się z treścią i jeśli będzie mu ta treść odpowiadać, krótko mówiąc, jeśli nie będzie chciał korzystać z żadnych innych ulg, o których organ podatkowy w chwili złożenia propozycji nie wiedział, to wówczas pozostaje to bez zmian. Natomiast niezmiennie będzie mógł złożyć swoje zeznanie podatkowe, jeśli uzna, że korekta jest wymagana w stosunku do tej pierwotnej. Przyszłość rysuje się naprawdę jasno. Powtórzmy w takim razie, bo tych informacji dzisiaj było sporo. Być może któryś z naszych słuchaczy będzie chciał sięgnąć po jakieś szczegóły. Gdzie możemy znaleźć w jakichś publicznych źródłach to wszystko, o czym dzisiaj nam pan powiedział? Jeśli chodzi o informacje na temat systemu, wdrożenia, procedur, terminów również, na szczególną uwagę zasługuje portal podatkowy www.portalpodatkowy.gov.pl. Jest to miejsce, jest to witryna, oczywiście prowadzona bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Ta witryna obejmuje swoim zakresem bardzo głęboki szereg informacji. Polecałbym w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, polecałbym przede wszystkim zakładkę dla płatników,
A w tejże zakładce, oprócz informacji również coś na zasadzie poradnika, na zasadzie najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące problemów właśnie z tym systemem, czy zagadnień, jak pewne problemy po prostu rozwiązać. Oprócz tego standardowo witryny Ministerstwa Finansów, www.mofnet.gov.pl i druga witryna przeznaczona bezpośrednio dla podatników www.finanse.mofnet.gov.pl. Ja niezmiennie zachęcam do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Skarbowego w Puławach. Zachęcam również do korzystania z pomocy konsultantów Krajowej Infolinii Podatkowej. A ja zachęcam do tego, by przejść się czasami nawet do naszego Puławskiego Urzędu Skarbowego, bo jak było słychać doskonale, urzędnicy skarbowi w Puławach potrafią mówić ludzkim głosem. Bardzo panu dziękuję. Została nam jeszcze jedna rzecz. Wigilia. Tak, końcowo oczywiście dziękuję za spotkanie. Chciałbym wszystkim państwu życzyć w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach, pana Tomasza Wieczorka, zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego, pani Marzanny Sułek oraz w imieniu własnym wszystkiego dobrego, zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję, przyłączamy się do tych życzeń. Ja jeszcze przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj pan Michał Lesicki, kierownik działu obsługi bezpośredniej w Puławskim Urzędzie Skarbowym. Bardzo dziękuję panie Michale za rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Nikt ich nie lubi, ale da się je oswoić. Podatki to jedna z dwóch rzeczy pewnych na świecie. Podpowiemy, jak nie pogubić się w gąszczu przepisów. Podatkowe ABC.